wówczas, że... Także pieśni powstańcze, proszę Państwa, bo już zbliża się sierpień. Takiej pamięci, w pierwszy sierpień, trzeba będzie stać na baczność. Jak świętują się podziały, o których tutaj przez całą minutę, bo stać ja na baczność. Od lat niczego takiego tam nie zauważyłam, a wręcz zauważyłam. Nie, no były tam obuczy, z rocznica powstania warszawskiego. Śpiewania pieśni powstańczych nikt nie buczy. Zauważyłam potrzebę wspólnoty w odniesieniu również do tej pamięci historycznej. Co do łączenia apelu, uważam, że jest to niezasadne. To są jakby odrębne kategorie wydarzeń. Ale to jest konflikt dwóch mitologii. Ale jest konflikt dwóch mitologii i konflikt jakby i również pragnienie jakby tworzenia mitu założycielskiego dla nowej władzy. I ja w pewnym sensie to rozumiem, aczkolwiek tych projektów nie podzielam. Uważam, że jest 10 kwietnia, jest 1 sierpnia i na tym pozostaje. Ja bym tylko dołożył jedną rzecz, bo pani powiedziała o tym, że jest to sprawa warszawiaków i że warszawiacy mają wielki szacunek. To nie jest kwestia tylko warszawiaków. Ja nie jestem z Warszawy, podobnie jak prezydent Duda, jesteś też nie jestem z Warszawy, miasta, ale to jest równie ważne właśnie. Święto, to znaczy nie można... Okaże się, że połowa nie z Warszawy. Nie można przejść na to szlachty, artystów, którzy przed Warszawę przyjeżdżają. Na temat także w prasie. A to, co tu było, to co tu jest, to wydarzenie, które jest konstytucją wolnej Polski, wchodzi do konstytucji wolnej Polski bardzo intensywnie jako wydarzenie. I to jest element mitologii, która się kształtuje po 49 roku. Najpierw była przygaszona przez komunistów, potem eksplodowała. Nie ma teraz czasu. Ja teraz przeczytam. Nie masz czasu, a co? Tylko pierdu, pierdu. Ja wiem, że już mam jak cię proszę, żebyś mnie znalazł, to dojechać, czego nie możesz. Już proszę, pierdu, 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 nie. No gdzie jechać, to wyjść na ulicę, to ci powiedzą. A ty nie możesz, bo ja to nie mogę. A ty nie wiesz, masz różne swoje z internetu. W razie, myśl technologicznie. Ja mam to wyłączone, gdziekolwiek jesteś. Kup jeden z 200 modeli telewizorów i odbierz głośnik Bluetooth, JBL lub Sony w prezencie. Ale jego nie ma, to nie będzie dobrze. Na ulicę wyjdzie spytać. Dobra. Niech twój syn weźmie lokomotyw. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Proszę Państwa, te reklamy są nam naprawdę niepotrzebne. Oni sobie zarabiają, nabijają kasę za reklamy. Ja przepraszam bardzo, radio na pewno nie od tego słyszy, żeby reklamy szły 7 minut, a wiadomości 2 minuty z pogodą, która no 5 sekund trwa nieraz, wiatr, burze i zakończy. Także proszę Państwa, radio im służy do tego, żeby zarabiali, bo jeszcze jak Janek Witek był, to powiedział, że rzeczywiście wyborcza siądzie, bo już nikt nie chciał kupować i to jest prawda i siadła jeszcze i dlatego, że linia Mysia po prostu zwyciężyła, a te Żydy przegrały. Dobrze, proszę Państwa, no ale tutaj teraz oni chcą z drugiej strony już nie na samej gazecie zarobić, ale na reklamach. A co mnie to obchodzi, wyłączam, to nie słucham. Już są wiadomości? No nie ma, są reklamy, także widzicie, bo tak jak mówię, 7 minut reklam, a sekunda i no mig całe te wiadomości. Także niech się wypchają, niech się wysrają nawet, niech zrobią co chcą, tylko niech się wypierdzą, niech się wytwierdzą, niech się wyplują, jak również, że niech się wyszczują. Także proszę Państwa, proszę być z nami, u nas right, jak to się mówi, we are right, że u nas prawda. U nas logika, u nas edukacja. Co dalej? A widzisz, jeszcze idzie ta reklama. Także proszę Państwa, oni te swoje reklamy dają i dają, a my na wiadomości czekamy, których oczywiście, że nie ma. Co dalej? Naszej firmy, widzisz. Jakąś firmę reklamuje. Może Amber Gold. Chciałam powiedzieć Bold. Amber Gold, proszę Państwa, która już dawno siedzi w więzieniu. O, taki odzież, o. Fiu-bździu, ciocie Krysie. Fiu-bździu, ciocie Krysie. Dobrze, co dalej? Miejsce, którego nie... A widzisz, o, będzie reklamowała. A może ze schroniska byś psa wziąć chciała? A może byś to, a może tamto? Także zapraszamy, proszę Państwa. Od jutra mamy pieska w domu, bo kurczaczek był w schronisku i mówi tak, no to ja mówiłam, kurczaczku, ty jesteś pieskiem, ale on był naprawdę w schronisku i jutro będzie w domu piesek. Nasz działacze organizacji przypominają, że po zeszłotygodniowej nieudanej próbie
zamachu stanu represje dotknęły już ponad 50 tysięcy osób, aresztowano tysiące żołnierzy i pracowników wymiaru sprawiedliwości. Władze Austrii są zaniepokojone rozwojem sytuacji w Turcji i wzywają do siebie tureckiego ambasadora, że wezmę pieska, proszę działań rządów Ankarze. Wczoraj prezydent Recep Erdoğan zapowiedział wprowadzenie na 3 miesiące stanu wyjątkowego w Turcji, by skutecznie walczyć z poczystami. Relacje między Niemcami i Wielką Brytanią pozostaną partnerskie nawet po Brexicie. Takie zapewnienia składała w Berlinie brytyjska premier Theresa May w czasie swojej pierwszej podróży zagranicznej w roli szefowej rządu. Dziś między Niemcami i May będzie rozmawiać no to coś dobrego dla zwierząt zrobimy tym razem. Ministrowie spraw zagranicznych i obrony narodowej Witold Waszczykowski i Antoni Macierewicz są dziś w Stanach Zjednoczonych. Biorą udział w międzynarodowej konferencji poświęconej walce z dżihadystycznym państwem islamskim. Ta rozpoczęła się no ale wiesz, to nie policja, to jest urząd wyższy. Informacje sportowe. Krzysztof Sendecki, zapraszam. To będzie nie zaburzyno, tylko Ameryka się boi wszystkiego. Pisze, że Juventus, który zaakceptował oferty Manchester United, a to oznacza, na wizy Polska poczeka. Przejdzie do Czerwonych Diabłów za, uwaga, 120 milionów euro i stanie się najdroższym piłkarzem. Dotychczas najwięcej, 101 milionów zapłacił Real Madryt za Garetha Bale'a. Warto przypomnieć, że Pogba grał już w Manchesterze United. No gdzieś tam przyjął, przecież wszędzie. Nie ma za darmo. United dołączy m.in. do pozyskanego tego lata Zlatana Ibrahimowicza oraz nowego trenera Jose Mourinho. Jose Mourinho jednak wystąpi w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Szkoci po blamażu sprzed tygodnia u siebie spisali się lepiej i pokonali Lincoln Red Imps z Gibraltaru 3-0. Przypomnę, że tydzień temu Celtic przegrał z półamatorską drużyną 0-1. Ja wczoraj dzwoniłem tutaj do T-Mobile, proszę cię. Ciebie, tam jest, mi powiedział? Prezentacji poinformował, że jedynym powodem tej decyzji nieważne, wiadomo. Proszę nie włączać na oczyszczanie internetu, bo to wcale nie oczyszcza z wirusów, a to kosztuje i pieniądze pobiera. I mam do zapłacenia na następny miesiąc 170 zł. Ale jeszcze nie teraz, na następny miesiąc. I on mi to wszystko powyłączał. Ja mi bardzo dobrze, proszę tam jeszcze to powyłączyć, proszę to i to. A wczoraj w galerii malarz taki powiedział, że oczywiście, że to jest oszustwo, on robi tak, telefon wyłącza i z powrotem włączy. Z baterii wyjmie i jakie. No i co wtedy? No i włącza i działa i co wtedy? Polak pojedzie Renault Clio 1600. Jego pilotem będzie Maciej Szczepaniak. Kubica na Facebooku określił ten start jako towarzyski i hobbystyczny i zapowiedział, że nie zamierza wracać do rywalizacji. Ja nie chcę, ja nie jestem startystką, ja jestem artystką. Dziękuję bardzo. To będzie kolejny słoneczny i ciepły dzień. Niemal wszędzie zachmurzenie niewielkie. Po południu przelotne opady możliwe na krańcach wschodnich. Na termometrach 21 stopni w Białymstoku, 25 w Warszawie i Krakowie, 27 we Wrocławiu. Jutro i w sobotę ma być podobnie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. 120 zł na przykład nie przyda się na to. Mogę cię wprowadzić. No to idź wprowadzaj. Dobrze, już temat zakończony. Nie, temat zakończony. Nic nie chcę, nigdzie nie pójdę. Dziękuję, do widzenia. Dobrze, dziękuję, do widzenia. Nie chcę. Nie lubię mataczenia, podchodzenia na 5% żydowskiego. To nic nie da. Jestem przecież przekonany i myślę, że dobrze, trudno się z tym dyskutować, że PiS tworzy nową... To już mnie nie interesuje. Proszę iść na ulicę i się umawiać. Spotkanie na ulicach, Mareczek powiedział. To jest absolutnie centralny... Na ulicach, w Parku Skaryszewskim, proszę bardzo. ...historii przez Prawo i Sprawiedliwość. I myślę sobie, że teraz wycofując się z tego, co miało być potwierdzeniem wagi tego elementu mitologii, czyli dołączenie do... Może nawet i lato nie służy, bo są burze, no, prawda? No, ale ja wiem, upał. Tylko, że to oznacza, że ta mitologia ustępuje, czy musi ustąpić mitologii Powstania Warszawskiego. Oczywiście... No właśnie mówię, że jest upał, to jest piękny ten park Skaryszewski. Jest dla mnie bardzo ważne, natomiast myślę sobie, że... No przecież sobą nawet lekarz mówi, że tu ponoć jakaś załatwia sprawy w parku. Ja mówię tak, tutaj od nas przychodzi, załatwia sprawy w parku w sobotę, czemu nie? Owszem, owszem. Trochę tytułem polemiki, trochę raczej tytułem wyjaśnienia, nie polemiki. No to właśnie, po co się buntować? Na prawicę się toczą bardzo ostre... Bo ona się przymierza, wiesz, jak pies.
Niemiec dojeżdża. Także moja robota jest polityka historyczna, więc siłą rzeczy zawodowo muszę się temu przyglądać, a czasem też współuczestniczę w tym. Także nikogo nie ma i nikt nie wejdzie. Nikogo nie ma i nikt nie wejdzie. Już Grecja poszła. Nie ma mobbingu, jesteś gościem, musisz się dostosować. Nie, to do widzenia. Dostosować się. A jeżeli wzywasz policję, bo nie możesz wejść do domu, a ty tu po prostu nie mieszkasz tak naprawdę, to po co z siebie robić idiotkę? Zrobiłaś sobie złą opinię i tu na komisariacie Naumińskiego i w ogóle, bo to jest, ja jeszcze zadzwoniłam na 112, mówię, że taka, tutaj wydzwania. Och, a to moje koleżanki, one przedłużają dyskusję. Ja mówię, słuchajcie, a my wiemy, my nie głupie. My siedzimy w pomieszczeniu, gdzie nie ma po prostu okna, bo my siedzimy w pomieszczeniu zamkniętym, podświetlanym. Ja mówię, no ja rozumiem, żeby to nie było inwigilacji, żeby jakiś dziad z obrodu przez okno nie zajrzał, bo kiedyś ja jak dzieckiem byłam, to mi zajrzał przez okno taki siwy dziad. Ja wrzasku narobiłam, mamo! I do faceta wskoczyłam do łóżka, bo ta mama z facetem była prosto w jakieś gołe jaja. A tam w oknie jakaś siwa broda. No i ten Alek wyszedł na zewnątrz z siekierą, bo to było na parterze. Tam był taki staw, ogród, tam z drugiej strony był płot, tam w ogóle było ciemno. I on szukał kto i co. A to były jakieś stare dzieciaki, które chciały pewnie się przebrały, no dokuczyły. A ja najpierw wpadłam, schowałam się pod stół i uciekłam szybko tam do rodziców. Co to? Z siwą brodą. I potem tu w Warszawie, już jak byłam dorosłą kobietą, to się przyzwyczaiłam się do tego i rozmawiałam, proszę Państwa, jest wywiad przy metrze ze świętym Mikołajem, który nic nie ma, jako biedak, no nie chcę tu tak mówić, bo to nawet nie chcę mówić, że bezdomny, ale on nie miał domu. Proszę Państwa, on mieszkał w tych blokach Balkoniki na Grójeckiej 19, gdzie jest klub Dekada. Balkoniki. On mówi, czy przypominasz sobie Balkoniki? Proszę Państwa, no to ten blok Balkoniki, ja tam głosiłam ten blok. Spotkałam tam filozofa i kiedyś, i on mówi tak, proszę Państwa, skoro Jezus był taki wierny, to po co Bóg tak doświadczał go? Ale nie, że do samego końca po co? Przecież mógłby darować ten krzyż. Ja mówię, proszę Pana, przede wszystkim to nie krzyż, ale pal. A poza tym u Żydów tak było, że jak się coś zaczęło, to musiało się skończyć. A skoro Bóg dał wiek wypadkom, wcześniej ten świat stworzył prawa żydowskie, to one miały jakąś logikę, poza którą to logikę nie wolno było. On mówi, Boże, co za filozofowie do mnie przyszli, Boże. Chyba się nawrócę. No i w tym bloku, proszę Państwa, dlatego pamiętam, bo tam nie było jeszcze domofonów, wszyscy wchodzili tylko tam na 79 Umińskiego, jaka to nie Umińskiego, tylko Niemcewicza, Boże, nie lubię tych ulic. Proszę Państwa, tam gdzie niegdzie już były domofony, jak również na Słupeckiej, gdzie Jadwiga Paradowska, nie Jadwiga, tylko jak ona tam... Janina. Proszę Państwa, tam jeszcze nie było tej redakcji na tej Słupeckiej. Ja pamiętam, że tam gdzie niegdzie już były domofony. Tam się nie domykało, myśmy wszędzie wchodziły. No i w tym domu na Grójecka 19 mieszkał ten święty Mikołaj. On tam pospał 2 godziny, poszedł, posiedział na placu Narutowicza przed kościołem, tam na ławce podrzemał, bo jeszcze miał te czasopisma Miserere Kuku, które sprzedawał po 5 zł, więc 2,50 szło dla firmy, a 2,50 szło dla niego. On sprzedawał to na Centralnym Dworcu, potem sprzedawał na Metrze i stąd go tam złapałam i prowadzę wywiad. Mikołaj, dlaczego ty jesteś taki dobry? Czy Warszawa ci się odwdzięcza? On mi powiedział, że ten biznes jest, no nic on tu na tym nie zarabia, bo to rzadko kto kupuje, a ten facet, którego mieszka, bierze 400 zł miesięcznie, podczas gdy on miał wtedy to płaciło OPS jakoś tak 550 zł, proszę Państwa. I on miał dla siebie 150, a tamten dziad mówi tak, Mikołaj tu jest bogaty, Mikołaj sobie dorobi. A oczywiście, że Mikołaj to sobie poszedł do stołówki dla
emerytów, rencistów, bezdomnych, biednych, głodnych, chłodnych i z gołymi duchami, którzy chodzą po ulicach. I on tam skorzystał, tu znalazł laleczkę i te zabawki wysyłał, zbierał na znaczek, bo przecież paczka to nie list, to musiało być tych znaczków więcej. I tam na, proszę Państwa, jaka to jest ulica Sapieżyńska u tych bonifratrów, on na ławce tam, gdzie te ciuchy wyrzucali, proszę brać, to potem jak się przeluźniło, on sklejał paczkę, no i zbierał na znaczek, to wszystko trzeba było zorganizować i on wysyłał biednym rodzinom tutaj w Polsce, biednym rodzinom w Warszawie, dzieci na wsiach, nie wiem, co chyba już nic nie mieli, ale jak dziewczynka na wsi zobaczy laleczkę, czy chłopczyk, to podskakuje po prostu, a myślał, że to od jakichś bogaczy, że to z Ameryki, a to nie z Ameryki, tylko to stąd, z Warszawy, z Polski, Magor Misawi po grecku. Zgroza dookoła. Proszę Państwa, i on był bardzo dobry, ten Mikołaj, ale ludzie go nie lubili. Ja prowadzę wywiady kolejne, dlaczego niektórzy go nie lubią, prawda? Bo że on gdzieś pracuje, chodzi do Marka Jaromskiego, do telewizji Puls, tak zwana katolicki, to był profil jeszcze, to już zlikwidowali, ale do radia Józef. I Marek Jaromski z nim tam też prowadził takie wywiady, miał dyskusję. On jak przychodzi, Marek Jaromski na wernisaż, że tam się obejmujemy, całujemy, rozmawiamy. I on właśnie mówi, że umarł nasz, ja mówię, że święty Mikołaj. Ja mówię, co tutaj katolicka Warszawa ma? Świętego Mikołaja, który jest bardzo dobry, ale wiecie Państwo, na Facebooku pojawiła się taka prostokątna wieśniczka, co? Taka tabliczka i było napisane tak. Poczekaj. Jesteś dobry, chuj ci w dupę. I taka jest, ale mnie to zatkało, że dlaczego na Facebooku coś takiego istnieje choćby 5 minut, powiedzmy, bo jak się zorientują, jest elektroniczna inwigilacja, to powinno wylecieć. A potem jak patrzę, pokazują gołych facetów. Ja mówię, no nie. Bo Janek Witek nie powiedział, że mu to na przykład przeszkadza, prawda? Sam zaczął oglądać gołych facetów. Jak leci, no ale to jeszcze nie jest pedofilia, no to jest wolno. A on mówi, ty wiesz, co oni pokazują we Francji na Facebooku? Tu, co jest u nas na Facebooku, to jest wszystko odcięte. U nas jest gówno, a tam jest wszystko. Ja mówię, słuchaj, Janek Maciej Witek Rokita, dziękuję ci bardzo, żeś mi to powiedział, bo to jest prawda, chociaż mnie to nigdy nie interesowało, ale proszę Państwa, jestem naszpikowana taką wiedzą, włączyłam do swojego mózgu, proszę Państwa, odsiewanie antywirusowe i teraz co schizofrenia, co półprawda, co na 5% prawda, co wcale nieprawda, to odchodzi. Tak samo jak u Was, Google zdjęcia na internecie. Macie smartfon, naciskasz na opcję, skasuj mi zdjęcia niewyraźne. I już ci leci po całej linii, kasuje wszystkie zdjęcia, które masz niewyraźne. Ale ja mówię sobie tak, zaraz, wnoszę poprawkę. Ja te zdjęcia niewyraźne też chcę mieć, bo może mi to być potrzebne do tła. Też to jest sztuka. I widzicie Państwo, wczoraj była wystawa w galerii obok, to jest obok tej starej galerii SPA. I tam facet pokazywał takie stare zdjęcia rozmyte, rozwalone, że ta kuratorka Anna Wolska, która jest bardzo znaną artystką, ale też nikt nie wie z jakiego powodu, bo to ona wystawiała. Ona tutaj w tej galerii już dawno wcześniej miała, potem się wyprowadziła, a potem mi powiedziała, a ja tu się pojawiam i znikam. Jakaś dziwna artystka. Dobrze. I ona mówi do tego artysty, mówi tak, i niech ten pan artysta powie parę słów, a potem niech się tłumaczy, co on tutaj na ścianie wystawił. Ja myślałam, że ja gruchnę ze śmiechu, bo rzeczywiście, co kto sobie wyobraził, patrząc się na te jego foto rozmyte, rozwalone, rozkręcone, to co kto sobie pomyślał, to mógł mieć w mózgu, prawda, w umyśle. I ona mówi, i niech się tłumaczy. I to było tak fajnie, bo Anna Wolska wczoraj nie prowadziła żadnej filozofii, żadnego wykładu, a poza tym, proszę Państwa, jest koncert na flet. Był koncert na flet. I ten pan zapowiedział, ale tak głupio, że jeszcze byli na ulicy, on powiedział, że on będzie śpiewał.
A ja mówię, że proszę pana. Ciekawe, jaki pan ma głos, ale to on nie miał śpiewać, bo to dziewczyna grała na flecie. I to mi się tak spodobało, proszę państwa, że naprawdę, no, kupa śmiechu na wydechu. Także proszę się nie przejmować. Jest okej. Jest okej. Tu to. Aha, bo to są te wszystkie. I ten koncert, proszę państwa, to był jeden tylko utwór. Ja myślałam, że to będzie naprawdę nie wiadomo co. Wsłuchuje się w potrzeby ludzi i właściwie trochę się minimalizuje rolę 21 sekund, urzędników, nawet wręcz na rzecz maksymalizacji potrzeb i interesów politycznych różnych grup obywateli, to teraz ta podwyżka, 23 sekundy, to nie. Jakiejś troski, no niech będzie o jakość urzędników, jakość polityków i tak dalej, no bo za tym idzie, powiedzmy, ten profesjonalizm, kompetencja i tak dalej, no to to przestaje być właściwie spójne, bo albo są pieniądze w budżecie, albo tych pieniędzy nie ma, albo pielęgniarki mogą dostać jakąś tam podwyżkę, bo oczywiście... Zobacz, i oni mówią o niej, że to jest pod uwagę, że ta podwyżka na przykład dla pielęgniarek to jest kwestia poszczególnych instytucji zdrowotnych, a nie kwestia rządu, więc to w jakiś sposób się uogólnia. I inaczej mówiąc, to nieczytelny dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości przekaz dotyczący tych podwyżek, a swoją drogą na pewno. Bardzo inteligentna kobieta. Ja w Białymstoku, w Książnicy Podlaskiej, tam w bibliotece, co numerki wydaje, taką podobną, ale bardzo z twarzy, natomiast suszy nie. Ale ona jest bardzo inteligentna, ta Anna Wolska jest bardzo miła. Ja jej raz mówię, ja mówię pani Ani. Dzisiaj będę dzwoniła do ciebie. Ja mówię pani Ani. Ja tutaj mam na placu koncert. Ona mówi, ta? A to był 10 lat temu. Piszę sobie o stomatologii, więc ja bym wyjaśnił. Jedzie dobrze dla mnie. No dobrze, tak zapiszę, to plus. To plus. Tworzy się bez numerów. Ja ci dzisiaj coś plus. Ja ci wczoraj zapraszam. A może nawet nie znajdę to bezmalowanie. Na jakie klucze? Na klucze do dołu. Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia, żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniu. Ja teraz mogę się dostosować. Ale kiedy to będzie? Wiem, no będzie, kiedy będzie. Jak pójdę, to się dowiem. No zamów, nie będzie. Nikogo już nie dziwi, że ceny osmanie spadają. Obojętne. Aby nie o 10. Niech będzie tak, wiesz, tak jak było. O 14 to wtedy, niech będzie. Po południu, bo teraz są wakacje. Teraz ja, wiesz, z buwu korzystam, nie korzystam, tam się zmienia w tym buwie. Składa się w woreczek żółciowy. Suplement diety Altra zawiera aż 7 składników, w tym chlorelle, która wspiera pracę zarówno wątroby, jak i woreczka żółciowego. Altra w aptekach za mniej niż 9 zł. Chciałem się ponieść letnim trendom. Już teraz w Lidlu. Najnowsza kolekcja. No jest, proszę ciebie, teraz dziwnie, bo ja uważam, że jest jednak korzystnie, bo dużo powietrza. Ale ja mam niskie no, tak. Ja wiem, także proszę państwa, reklama swojego zdrowia, reklama swojego organizmu, reklama swojego stawiania się, reklama swojego, nie będę, reklama swojej tuszy. Reklama swojego tupetu, reklama swojego, ja, no, reklama swojego. No wiecie państwo, że w Warszawie mieć i być, że w Warszawie to jest tutaj tak, mieć i być, czyli tak, mieć dużo tytułów, to już widzicie państwo, jest niemodne, tutaj ta jedna nawiocha poleciała, rok nie było i ona nie zorientowała się, że tu się wszystko w Warszawie zmieniło. Proszę państwa, co dopiero ta nasza Angela Merkel zapraszała różnych uciekinierów, a za pół roku okazało się, że ci sami bomby podkładają. Także proszę państwa, to się zmienia z sekundy na sekundę, że ludzie po milionach tytułów, gdyby nawet mieli, to się nie zorientują, bo diabeł jest chytrzejszy. On ma 6000 lat praktyki i słuchamy wiadomości.
8.41, Filip Kekusz, zapraszam. Wiceszef Komisji Europejskiej, Frans Timmermans, poinformował... Ja dzisiaj muszę tu dzwonić, duża wiesz, kochanie, do tej opieki i zaniosę to się wszystko. Decyzje w Brukseli nie zapadły. Komisja Europejska zapowiedziała na początku lipca, że w ramach prowadzonej wobec Polski procedury ochrony praworządności oceni nową ustawę o Trybunale. Kiedy tylko taki wniosek, że nie ma sensu być dobrym dziś nad nową ustawą, dla oszustek. Ponownie protestują środowiska prawnicze i rzecznik praw obywatelskich. One zadecydują, ja przecież nie będę decydowała, czy jej tam dalej wypłacać, czy co. One są takie wścibskie, Janek Witek mi to opowiadał, że one nawet podadzą do sądu. One są takie wścibskie, że one pochodzi. Ja mu... Ale Janek, wiesz, miał nie 600 zł, tylko Janek Witek miał te 100 zł. To nie było, wiesz, bo on miał ZUS-u. Manifestanci zaczęli organizować demonstrację. No, to więc on miał tu od nich 100 zł, tu 50 zł, tu to. Tak, a tutaj na plusie, czyli suma Suzamen do kupy nagrań, on miał, no jeszcze tu plus 100, potem jeszcze dostał 150, ale musiał jechać na drugi kraniec Warszawy. Stopień Alfa jest pierwszym w czterostopniowej skali. On nie jechał, ale on nie miał pieniędzy na ten. Potem trzy razy mu kupowałam przed jego śmiercią kartę miejską. Proszę Państwa, kartę mi. I on się strasznie cieszył i to metro. Boże, tylko czemu tylko 7 stacji? Bo mówi, że na zachodzie to 100 metrów. O Jezus, 100 kilometrów budują, a nie 7 kilometrów, no. To będzie kolejny sprawy. Także cicho teraz, proszę Państwa, jest pogoda. Po południu przelotne opady możliwe na krańcach wschodnich, a na termometrach 21 stopni w Białymstoku, 25 w Warszawie i Krakowie, 27 we Wrocławiu. Jutro i w sobotę ma być podobnie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A ja mu co soboty kupowałam rzadziej za co najmniej 50 zł. Co daje w miesiącu sumę co najmniej 200 zł. Po to, żeby na papierosy nie wyznaczać. No na początku musiałaś mu dać, żeby się podlizać, oczywiście. Ja też bym mu dała. A potem bym mu dawała mniej, pewnie ty tak samo, no i tyle. No i co tu filozofować? Ja bym mu na początku dała więcej, potem bym dawała mniej, no i ty też tak samo zrobiłaś i tu nie ma co filozofować. A ja ci coś powiem, jak on na te pety wydawał, to jest obrzydliwe. Dlatego mu nie dawałam. No ale mu trzeba było dać, żeby wiedzieć. Motywy zwolenników, rządu zwolenników KOD. Jak się tam głębiej w to weszło, i dlatego mu papierosy kupowałaś, papierosy mu przynosiłaś, a raz jak nie mogłaś w torbie papierosów znaleźć, to on ciebie tu zrugał, że ty przyszłaś go oszukać, tylko aby wejść, a nie miałaś wcale tych papierosów. I ty powiedziałaś, zaraz, zagrzebałaś w torbie, a ja nic nie mówię, ja mówię, Jaśku, czy ty musisz cały czas palić te papierosy? Ja już wtedy ciebie broniłam, ale raczej byłam neutralna, bo wiedziałam, że jeśli chodzi o papierosy, to on się potrafi. Co mi się podobało, nie podobało. Każdy na zrobił, gdybym był jakimś takim. No każdy na łogowic, ale tu jest mieszkanie, tu jest miejsce, tu jest charakter. Plus 100, bo wiecie Państwo, prawdziwy psycholog to sobie na poprawki bierze, prawda? Plus 100. Co my właśnie robimy? Sformalizowania pozycji pierwszej damy i takie. Wiesz co? Myślę, że powinna się nawet domyślać, że mnie to nie interesuje. Ja tylko spojrzę, ładnie mówi, a jak ładnie mówi, to ma dużo inteligencji w sobie, bo nawet gdyby to był człowiek bez szkół, który ładnie mówi, to musiał się to jakoś nauczyć. A więc jest to osoba inteligentna. Też, ale masz jeszcze podwórko. Także proszę Państwa, a może być odwrotnie. W domu może być lipa, a dziecko może chodzić do ośrodków kultury, ze szkoły. Ten język może się kształtować i ten język może być pod wpływem innych. No. Ja chodziłam ze szkoły, to ja wracałam podstawowej, proszę Państwa, o godzinie 17, bo ja miałam w szkole już dawno kółko plastyczne, dużo malowałam, dużo śpiewałam w chórach, natomiast piłkę nożną nie chciałam grać, no bo jako kobieta to przecież nie jestem wariatką, nawet gdybym była tym Wiesławem Gomułką, czyli facetem, to też bym piłki nie lubiłam i jak co, to dwa razy w tygodniu leciałam do ogniska, państwowego ogniska baletowego.
nowego. Ciężko starską, oni pracują na pewno. Ich wynagrodzenia są ok, ale pieniądze na taką na biuro i tak dalej. I dlatego, proszę Państwa, jestem rozjemniczką, jeśli chodzi o ten futbol angielski, bo tu Polacy, chcąc książąt z Anglii podrobić, no to oni chętnie mówią o piłce. I tak co nie podskoczą, to zawsze przegrają Polacy w piłkę. Co nie podskoczą, udając Anglików książąt, gdy są żebrakami, bo tu żebraczynica wielka, to zawsze w piłkę przegrają. I tak w kółko, proszę Państwa. No to więc nazywam Warszawę żebracznica. Skąd ta filozofia? Proszę Państwa, dzisiaj wysyłam von Lipski, pojedzie do Biedronki, Nowy Świat. I teraz to ja Ci powiem. Przy Biedronce siedzi w brązie ubrana gruba żebraczka. Nie. To jest ta żebraczka, to jest Polka typowa, szlachcianka, warszawianka. I teraz tak. Ona chodziła wzdłuż Nowy Świat od Sejmu, podstawiła Danusia, ją widziała. Receptę dostała 20 zł przez Nowy Świat na krakowskie przedmieście. I teraz ona już nie może chodzić. Nie patrzyłam, bo ja dzisiaj będę musiała jej nagrać. Nagrałam film z autobusu, jak przejeżdżam. Jakbym miała, to bym miała początku lat 80. Oto Jerzy Urban kiedyś na konferencji prasowej powiedział: władza się sama wyrzuci, pamiętacie? Także proszę Państwa, ta baba, ona nie wiadomo, czy się myje, proszę pójść podwąchać, czy ona śmierdzi, ale myślę, że to taka typowa baba, która jest chora już na wyciąganie ręki. Chora. Jedna jest chora na granty, druga jest chora na bażanty, jak łapała wcześniej, pod lasem biegała. W dupie miała gówno i nie miała czasu wysrać się. To pod krzakiem raz zrobiła i lis ją ukąsił w lewy zadek. Proszę Państwa, dawno nie żyje już was dziadek. Ludzie tu 40 lat żyją jak lochy. No, 40 lat. No Janek Witek miał 50 parę. Może nawet jak miał 61, to też, proszę Państwa, co to było w stosunku do ludzi, którzy żyli jeszcze po 102 lata w czasie wojny, kiedy żyli, kiedy byli 102 lata, proszę Państwa. Ale już tych ludzi to nie ma praktycznie. No może gdzieś ktoś kogoś spotka. Nawet świadkowie Jehowy mówili, że jak nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie, to potem zaczęli się zastanawiać, czy aby ktokolwiek jeszcze z czasów I wojny światowej, który to widział, żyje. Żyje, ale to może... No, to na pewno gdzieś... To przecież żyje, ale to musi być z ostatka z tych świadków. Także już z tych świadków. To nie, także widzicie Państwo, świadkowie Jehowy przestali krzyże nosić, przestali palić papierosy i różne rzeczy przestali i dali sobie nazwę Jehovah's Witness. Jehovah, I am Jehovah, I am talking to you. Czyli to jest Jehova, ja mówię do ciebie, nazywam się Jehova. I proszę Państwa, wczoraj nasza firma Google, ale to co my mówimy, to wszystko miało miejsce, co ciekawe. Byłam na tamce u zakonnicy, gdy pobierałam wiaderko z zupą, która skisła, powiedziała mi tak: siostro, macie dobrą zupę, bo ta z Lubelskiej to mi wczoraj skisła. Natomiast ta od niej wczorajsza też skisła już tego dnia nawet, także jeszcze szybciej. Ale o co chodzi? Ta zakonnica powiedziała tak. Mówi tak, że ja mam pewnie parę. Ja mówię: tak, kochanie, kocham Jehowę. I jak ta siostra zakonnica to usłyszała, że kocham Jehowę i miała przybocznego też, co tamte miski nosi, talerze, i on się uśmiechnął, a ona oddech wstrzymała, proszę Państwa. Ja mówię: siostro, kochanie, nie umieraj, tylko dzisiaj osobiście ciebie bardzo lubię, cenię, szanuję, ba, może nawet kocham. Jak ona to usłyszała po drugie, to chyba nogi dzisiaj wyciągnęła, także nie wiem, ale nasza firma Google może jeszcze dzisiaj czy jutro pojedzie tam na tamkę, bo my kochamy Muzeum Chopina, kochamy tamkę, tam moja szkoła też Konopczyńskiego była, jedna, druga, ta ulica leci, góra, dół, lewo, prawo, tam są zabytki, jest piękny park, jest Akademia Muzyczna i śpiewają te, proszę Państwa, dupki, te głupki, które nie zdały egzaminu,
egzaminu i muszą zdać i śpiewają wakacje. No jest park. No z drugiej strony szkoły Akademia Ogólnik 2. No naprawdę, no jest. I tam zejdź z tego parku z góry na dół, po prawej, pod klasztor i o 12.15 będą wchodzić na zupę do zakonnicy. Dzisiaj będzie coś dobrego u tej zakonnicy. Tam przychodzą takie babki z osiedla i one ciągle siedzą, jak się wchodzi po lewej przy okienku stronie. Natomiast tam tacy, co, na działkach gdzieś mieszkają po prawej stronie, a ty możesz usiąść też na wprost pod samą ścianą dziobra. Przyjdzie zaraz ta zakonnica Ania i będzie modlitwa. No, 5 minut. Przyjdzie Basia we wtorek. Był wtorek film. Czy przedwczoraj, czy myślę, już nie wiem, oni zmieniają. To miało być czwartek. I ta Rumunka przychodziła, ale już ją wygoniły z tej tamki, bo ona strasznie niedobywała się i śmierdziała. I ją wywalili ci chłopcy na trawę. No to więc Rumunka już na Sapieżyńskiej teraz jest. Sapieżyńską znam. I proszę Państwa, i ta Rumunka mówi tak o tej Basi. Taka młoda zakonnica. No może już nie młoda, ale mówi, że uciekła, słuchaj Elżbieto, uciekła z domu, jest psychiczna, nie ma co robić i tutaj nadaje. Dobrze, to więc jak jest film, ja bardzo z przyjemnością jem miskę, bo to miska jak dla psa, no ale pieska trzeba się pobawić, jeżeli chcesz go wyciągnąć ze schroniska, jutro weźmiemy, będziemy mieli przyjaciela, czy to on, czy to ona, nieważne, aby był ładny popilek. Tak, tak, popilek, proszę Państwa. I nauczę go tutaj, żeby robił kupę pod drzwiami sąsiadki w okularach. To będzie piesek dresowany. Bo do mnie wczoraj kurczątko dzwoniło, że jest w schronisku, czy ja wezmę pieska. Ale to w sensie takim, czy ja wezmę pieska, że ja już go muszę wziąć, tego pieska. Ja mówię, dziecko kochane, my mamy sąsiadkę, która jest buldokiem warczącym. Po co nam jeszcze drugi piesek? Tylko dwa! Tylko dwa pieski, ja mówię, słyszę swój głos, czyli doktor Sumińską, proszę Państwa, jak z magnetofonu. No dobrze, czyli weźmiemy, proszę Państwa, pieska i ja mówię, to trzeba jeszcze zapłacić? Nie potrzeba, no, także proszę Państwa, na dowód spisać i proszę bardzo i pieska. Ale jak piesek zachoruje, to trzeba i do lekarza. No. Donalda Tuska na prezydenta za te kilka lat. Proszę Państwa, ja raz posłam do lekarza, a lekarz też baba. No i ona mówi, proszę Pani, czy Pani nie widzi, że ja jestem baba? Ja mówię, dobrze, baba jak baba, ale baba mogłaby zjeść kraba. I ona mówi, bardzo głodną jestem. I wtedy, kiedy byłam na cmentarzu, to mi się zachciało bardzo jeść. Ja mówię, to bardzo głodną musiałaś być w istocie. Co Ci po Twojej głupocie? Mąż Twój zdrowy i ochoczy. Myślę, że wkrótce ujrzysz go na swe oczy. Ona mi, po co ta poezja, po co ta finezja? Po co ta Grecja, po co ta Ewa? Niech ona już spada z drzewa. Także proszę Państwa, zmieniamy ton wiersza i wchodzimy na jego drugą część. Pozdrawiamy Państwa serdecznie. Według Biblii człowiek będzie mógł żyć wiecznie, ale tylko wtedy, kiedy Twój zdrowy mąż i ochoczy, i gdy go ujrzysz na Twoje oczy. Wtedy właśnie nastała nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza. Wtedy, kiedy chodząc snopki przewraca, a co tłuszczej kłopy maca. Wnet masz urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba czego, natknieć wierzchę kopie wrogu. Nie mnie to dasz, synku. Bogu, Bogu. Potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie. Na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopko, dare, dare, dare. I proszę dać złotówkę tej żebraczce, która siedzi pod Biedronką na skrzyżowaniu Nowy Świat Świętokrzyska w Warszawie, proszę Państwa. To jest dość dobra Biedronka, bo tam makarony są fajne. Ponoć najtańsze jajka w Biedronce. Tam nawet była herbata, proszę Państwa. Można po promocji było kupić. Nawet nie za 5, tylko za 4. Kartę na telefon można kupić, było Biedronka. Także proszę Państwa, tak. Tak. Nawet kartę Biedronka można, a nawet w Biedronce, jak doładujesz T-Mobile'a, to masz 20% taniej.
No, także nie wiem, jak to oni to robią, doładowują, ale... Choroba, proszę państwa, jest choroba na pieniądze, jest choroba na zajoba, jest choroba na wszystko, na mataczenie, ale wiecie państwo, rozliczanie się jest internetowe, komputerowe na punkty. Także dlaczego ja powiedziałam tej von Lipski, żeby mi nie pokazywała tych zaświadczeń z ukończenia szkół? Dlatego, że jest rozliczanie się komputerowe, internetowe i teraz, żeby kogoś przyjąć do pracy, to oni nie patrzą na szkołę, tylko patrzą, czy ty w barku von Lipski byś mogła być przydatna. Chociaż no do czegokolwiek, prawda? Bo jak jakaś wariatka sobie paznokcie zaczęła malować sobie i dogadać, to proszę taka. To musi być taka, która jest oddana, która jest uczciwa, która by 5 złotych z kasy nie wzięła itp. I tamte. I jak oni to zobaczą, to wtedy przyjmą. Także te studia, skoro wycwaniają, wychytrzają, ludzie są, chcą być święci od papieża. Chcą być święci od diabła, a to jest, proszę państwa, niemożliwe. Proszę, ten diabeł jest profesorem, który ma już poza sobą 6 tysięcy lat działalności i nawet udało mu się babę podejść, czyli Ewę, a ona szybko pobiegła do Adama i takie kółko się zakręca na durnego Chama. Nabrała go, oszukała go, chociaż sama nie chciała. A Adam powiedział, a takiego wała, mąż twój zdrowy i ochoczy, wkrótce ujrzysz go na swe oczy. On szybko ją zdradził, cały raj pokadził i wszystkich zrobił w konia, albo nawet i w słonia. Czyli tak, ludzie zaczęli, teraz proza życia, proszę państwa, ludzie zaczęli starzeć się, umierać. Dlaczego? No bo skoro Adam i Ewa wydali potomstwo, byli niedoskonali, to potomstwo byli, nie, było niedoskonałe, a oni siebie zaczęli zdradzać. No i tak to idzie od 6 tysięcy lat. Ba, już nawet jest więcej niż 6 tysięcy lat, bo ta nasza historia to już jest XXI wiek. Chodzimy dalej, diabła kleszcze, a on mówi, podejdź do mnie bliżej, proszę, podejdź jeszcze, jeszcze. I ludzie tutaj są kuszeni przez internet, którzy nawet mają w komórce swojej, a więc w autobusie, na ławce, usiądą w parku. Ale proszę państwa, właśnie dlatego, że są zwiedzeni przez komórkę, z tyłu, z krzaków wyskakuje dziad, za gardło chwyta i o ile ma jeszcze siły, to ciebie powali, komórkę zabierze, albo pieniądze najchętniej. Już teraz stwierdza, że komórki to nie ma co kraść, bo tu wszędzie są GPS-y. On by sobie tylko narobił nieszczęścia, a policja potrafi komórki sprawdzać na ulicy, szczególnie bezdomnym. Także proszę państwa, no nie ma wyjścia. Idzie taki z worami, to gdzie tam on będzie komórkę obsługiwał. No ale no mniejsza z tym, gdyby było, to więc mówię jak jest. Mówię jak jest. Także proszę państwa, czekamy na wiadomości. Odchudźmy się, zostaną z nas tylko kości. W czasie, kiedy idzie reklama na jednego wielkiego Chama, oni ciągle coś tu nadają i jak żabie oczy mają. I Rodowicz śpiewała tak. Ręce grabie, oczy żabie, wyczyszczone na mory, złoto błyska i tumani, na nic, na nic, na nic, na nic. Jest ten miód, lepki jest ten miód, gdy za krajem ustach złota glebna pustka, no rękach brudu, szabarabado, słodka tu połapka, głupia to pułapka, lepka od mów. Krąży, złoty śpiejąc, ludzi głupiąc, ludzi gmując, złoto, złoto, chciwe w ręce, więcej, 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 ręce grąbie, oczy żabie, wytrzeszczone na mony, złoto błyska i tumani, na nic, na nic, na nic, na nic. I tak się koło zamyka, proszę państwa.
myślałam tylko, że ta głupia reklama się skończy, a ona się nie kończy. Ona się nie kończy. Krew się z dziada sączy. Tam na 517 pętla ktoś leżał na ulicy i wyłożył gołe cycy. Drgawki dostał wielkiej, częstej. Proszę Państwa, nie wiadomo co to było. To była padaczka i nikt. Przechodzili ludzie, nie wezwali karetki pogotowia. Proliver zawiera cenione składniki wspierające wątrobę, a do tego bonus. Proliver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Tylko pod głowę trzeba podłożyć. Jak również proszę nie wykonywać ostrych ruchów. Nie wykonywać... Jak to pójdzie do szpitala psychiatrycznego? Radio, o tak robisz, o tak. Jak ostre ruchy, to muszą być wolne. One cię wszystko na wszystkiego nauczą. Ja pracowałam z dziećmi z mózgowym poradzeniem metodą Bondefarto. Nie, nie, nie. Tam przychodzą hrabianki, szlachcianki, pisarki, które chcą sobie rentę dorobić. Rozumiesz? A bo to tak każdy. Jak nie dostają państwo, to co ma? To szpital psychiatryczny to jest dla każdego, kochanie. To nie jest. Moja przyjaciółka się położyła do kliniki stresu bojowego na szaselu, bo jej dali leki. Zamiast Petru krytykuje pomysł podwyżania najważniejszych urzędników w państwie. Szefa Nowoczesnej nie przekonuje ani stary, ani nowy projekt posłów Prawa i Sprawiedliwości, bo jak mówił w poranku Radio Tok FM, trzeba zacząć od reformy administracji, a dopiero potem myśleć o wyższych pensjach. W Polsce jest dwa razy więcej wiceministrów niż w Niemczech. W Niemczech, jeżeli chodzi o ludność, to są dwa razy większe. Pytanie, dlaczego nie można odchudzić administracji i w ramach tego odchudzenia administracji wygospodarować takie oszczędności, które dają możliwość jakichś tam podwyżek. I to nie tylko, że administracja jest centralna, ale każdy. A według Ryszarda Petru sprawa podwyżek jest szczególnie niezręczna w kontekście wyborczych haseł Prawa i Sprawiedliwości krytykujących rozdrobne rządy Platformy Obywatelskiej. Nowoczesna uważa, że jeśli rządzący chcą wyższych pensji, to powinni myśleć o wszystkich grupach zawodowych. Nie może być tak, że tylko odparowanie mózgu od wirusowania, no to uważaj, musisz być świadoma. Musisz być świadoma. Są wirusy, są. Bo ludzie są pod wpływem. Ludzie nie ze stali. Tylko stalińska jest ze stali. Ustawa o zwiększeniu wynagrodzeń dla najważniejszych osób w państwie, Prawo i Sprawiedliwość zmienił zdanie i wystawę do marszałka Sejmu nową propozycję. Przewiduje ona, że nie będzie podwyżek dla posłów i senatorów, a pozostałe mają być znacząco niższe. Jeszcze na tym posiedzeniu prawdopodobnie jutro Sejm zatwierdzi skład komisji śledczej do sprawy Amber Gold. Ostatecznie zasiądzie w niej 9 posłów. Platformę Obywatelską ma reprezentować Krzysztof Brejza, Nowoczesną Witold Zabaczyński, PSL, Angelika Morzanowska, Klub Kukiz 15, Paweł Grabowski. Zostały 5 członków komisji, tym przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Partia rządząca oddelegowała do komisji Małgorzatę Wasserman, która ma być przewodniczącą, tak. Joannę Kopcińską, to wszystko jest od ręki robione, to wszystko jest logiczne. Marszałek Ryszard Terlecki zapewnia, że PiS reprezentować będą odpowiednie i kompetentne osoby. Wybieraliśmy osoby, które będą dobrze reprezentować nasz klub i będą dobrze reprezentować oczekiwania naszych wyborców co do rozwiązania i wyjaśnienia tej afery. Po przegłosowaniu składu... Będziemy jadły, kochanie, bułki po 14 groszy teraz. Małgorzata Wasserman zapowiada jednak, że pierwsze merytoryczne posiedzenie odbędzie się już po wakacjach, tak by posłowie mogli zapoznać się z materiałem. Moim priorytetem będzie rzetelne przeanalizowanie tych wszystkich instytucji, wyciągnięcie wniosku, opisanie tego w sposób uczciwy i rzetelny. Ale niewykluczone, że spotkanie organizacyjne odbędzie się już w piątek. Roch Kowalski, Tok FM. Z 3-tygodniowym opóźnieniem w Łodzi rusza miejski program dofinansowania zabiegów in vitro. Zastąpi ten rządowy, który skończył się w czerwcu, po tym jak wycofał się z niego minister zdrowia Kostandr Radziwiłł. Jakie są warunki łódzkiego programu, przypomina Bartosz Miedziałka. Z programu mogą korzystać pary w związkach formalnych i nieformalnych. I mieszkańcy w Łodzi mogą zgłaszać się do dwóch placówek, mówi Szymon Kostrzewski z Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta. Pierwszym etapem to jest kwalifikacja czysto medyczna, czy są spełnione warunki, żeby przeprowadzić w ogóle zabieg in vitro. Następnym elementem jest kwalifikacja do dofinansowania do programu. Na 3 próby pary mają dostać do 15 tysięcy złotych. Miasto finansować ma też zabezpieczenie płodności na przyszłość, na przykład kiedy nowotwór uniemożliwia ciążę. Finansujemy tutaj pobranie komórek rozrodczych i zamrożenie zarodków powstałych właśnie w celu wykorzystania je w późniejszym okresie. Do 2020 roku z programu skorzystać ma do 250 par rocznie. Według szacunków w mieście może ich być 7 tysięcy. Z Łodzi Bartosz Kądziołka. Tok FM. Już za chwilę program EKG. W studiu jest już Maciej Głogowski i jego goście, a kolejne informacje o 9.20. Zapraszamy. U.
pogoda. Czwartek będzie ładny, w całym kraju dużo słońca, tylko na krańcach wschodnich więcej chmur i tam możliwe po południu przelotne deszcze. W Białymstoku dziś maksymalnie na termometrach 21 stopni, w Gdańsku i Warszawie. O, w Białymstoku, dziękujemy za pogodę. Kultura pojechała do Wrocławia, natomiast proszę we Wrocławiu 27. Bo tu takie wiadomo, że tylko ta Anna Wolska chyba jeszcze, proszę Państwa. Ona zawsze tak filozofię tej sztuki przedstawia. Wczoraj powiedziała krótko, niech się artysta dzisiaj wytłumaczy, co on tutaj na mas grał internetowo. Analizujemy, sprawdzamy, dopytujemy, żeby zdać raport gospodarczy. Wszystko, no a jak? Wiedzieć o gospodarce od poniedziałku. Jedzie, proszę ciebie, tam na Iwicką, dojedziesz do tego dziadka, ale to nie dzisiaj, jutro. Jutro, pojutrze. Dobry, uczynek zrobisz, ciuszki weźmiesz i on na Facebooku napisał, że odda telefon. Jak się wymiksować z wielu kredytów? Na Facebooku napisał, że odda telefon. Samochód. Widzisz? A poszedł ze strachu nawet, ale to mógł go oszukać, pewnie nie poszedł po jakimś czasie na policję, bo wcale nie wzywał żadnej policji, bo nic nie było. Widzisz, jak starzy ludzie gadają? Ale sklerotyk, ale pójdzie ci za plecami. Dymy robi. Dymy robi. Może był przekonany, że poszedł. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że on ma tę świadomość, że mówi, że był. Tu o to zacierpienie w danej sekundzie. Że dymy robi. Także częściej trzeba na policję jeździć. Mój ojciec policjantem, ja to bardzo lubię policjantów. Ekonomia, kapitał, gospodarka. O ten Zelewski, co był, to nie wiem, czy ty wiesz, ja na niego wezwałam policję. Słuchaj, było w tym radio, że 15 ale co, wiadomości? Mówić do rzeczy, czy wiadomości nowe? Dzień dobry. Dzień dobry. W internecie to jest więcej, tylko czy to są jakieś nowe wiadomości? No to zaczynamy dzisiejsze wydanie magazynu EKG od spraw finansowo-ekonomiczno-prawny. I ten Zelewski, on był dobry człowiek, ale dziwnie się zachowywał. No to propozycje trzeba było się domyślić. Do kodeksu karnego chce wprowadzić Ministerstwo Sprawiedliwości. Kto w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne. Proszę Państwa, i o co chodzi, bo on, tego Głogowskiego trzeba wyłączyć, bo on się jąka. Proszę Państwa, poszedł o 12 w nocy, a jeszcze wcześniej pytał się mnie, żeby dać mu klucze, bo on będzie wracał. Poszedł na papierosy, to znaczy na pety, gdzie co leży, bo nie kupi, prawda? No i proszę Państwa, i przyszedł z jakimś facetem brzydkim, ja patrzę, ja mówię, co to nie umawiałeś się, nie wpuszczam ani tego, ani tamtego. No i potem 3 godziny mi tutaj walił pod drzwiami. Ja mówię, odejdź mi stąd, zrzucę ci ciuchy z okna i wynoś mi się stąd. I on nie chciał, mówię, jedzie policja, przyjechała policja. Ja mówię, proszę pana, ten człowiek chodzi z krzyżami, to jest niby dobry człowiek i zrobił mi tak, że poszedł po pety, wrócił z jakimś innym jeszcze facetem, ja nic o tym nie wiem, dobrze, że jeszcze mi się tu drzwi otwierało, to widzę i nie wpuszczam i dlatego wzywam policję. I mówię, to weź te swoje, te ciuchy z domu, zabrał i poszedł z nimi, ale już oni go tu puścili, bo to przecież ani co, głupota, ma gdzie mieszkać, ma pan gdzie mieszkać i do widzenia. Także proszę Państwa, mamy tutaj niespodzianki. Eugeniusz Helbert, to 21 kartek z kajeciku. To już Państwu tutaj pokazujemy ostatnie nasze łowy. Nasze, proszę Państwa, wernisaże. Helbert, to jest bardzo ciekawe. Nawet o uszko oprę tutaj tego naszego kota szarego, bo koty też są szare, proszę Państwa. Eugeniusz Helbert. Są najmądrzejsze szare koty. I proszę Pani, i ten nasz też jest szary. Proszę Pani, Eugeniusz Helbert, 21 kartek z kajecika. Najprostszym określeniem nurtów fotograficznych jest ich podział na te, które związane są z kreacją i te, które wiążą się z zapisem dokumentalnym. W wypadku prac prezentowanych w galerii myślę, że widzowie nie powinni mieć problemu z rozpoznaniem gatunku, ale czy na pewno? Autor Eugeniusz Helbert przez blisko pół wieku
pracował jako fotograf prasowy, wychowując i ucząc kolejne pokolenia fotografów. Dlatego tym bardziej zadziwia mnie u niego ta niesamowita wrażliwość, delikatność i pewna magia, którą prezentuje na swoich zdjęciach. Z rozmowy z autorem, to pisze Anna Wolska, wiem, że podobne fotografie wykonywał na początku swojej artystycznej ścieżki. To jest moja filozofia, do niej wrócę. Będąc później zmuszonym przez życie do realizacji kompletnie odmiennych fotografii. To pokazuje, jak pierwotna ukryta czasem w człowieku wrażliwość, zmysł plastyczny, może oprzeć się rygorom narzucanego warsztatu. I Marta Boros zawsze prezentowała mnie jako artystkę nie poddającą się prądom, trendom. Dobrze, idźmy dalej, nieważne. Cykl zdjęć z kajeciku to praktycznie pojedyncze realizacje. Każde zdjęcie jest inne, niepowiązane ze sobą przyczyną czy skutkiem, w charakterze bardziej przypominające pracę rysownika, czy może nawet poety, który w zasadzie, na zasadzie asocjacji z otoczeniem przekłada, bo myślałem, że jakiś błąd internetowy, komputerowy, przekłada wizję otaczającego świata na swój świat. Wizję otaczającego świata, pomyliłam linijki, na swój świat, bo to drobnica, wewnętrzny. To, co więc widzimy na zdjęciach, to emanacja tego świata ukazanego w tym wypadku dzięki aparatowi fotograficznemu. Nie jest więc to tylko czysta kreacja, czy ucieczka w wartości plastyczne. Mam nieodparte wrażenie, oglądając pracę autora, że otoczenie jest tylko pretekstem do snucia opowieści z pogranicza podświadomości pomiędzy jawą, wizją, a przeczuciem, i każda z tych prac wymaga odrębnego rozkodowania. Na wystawie widzimy więc ujęcia bardziej symboliczne, nastrojowe, mroczne czy urzekające w swej prostocie. I tak jak w kajeciku powstają frazy wiersza, tak autor tworzy swoje realizacje na poziomie narzędzia, jakim jest aparat, jego optyka i możliwości związane z ustawieniem czasu i przestrzeni. Myślę, że mój odbiór prac autora jest zgodny z tym, co napisała o nim jego autorka. Nieszablonowo nadchodzi do otaczającego świata. Nie lubi mówić o sobie i swojej pracy. Uważa, że zdjęcia powinny mówić same za siebie. Eugeniusz Helbert, fotograf prasowy, dydaktyk, aktualnie związany z Muzeum Azji i Pacyfiku, jest członkiem fotoklubu RP, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Związku Zawodowego Twórców Klubu. Jego ostatnie wystawy to m.in. Małe Ojczyzny, Galeria SDP Warszawa, Galeria z Kajeciku, Podcienia Ratusza Miejskiego w Warszawie, Małe Ojczyzny, drugi Kazimierz Dolny. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 4 września 2016. Także jeżeli Państwo będziecie obok Pałacu Ślubów, to tam są dwie galerie pod ósemką. Stara Galeria Spaw i Stara Galeria Spaw obok. I to w tej galerii obok było. Czyli obydwie dwie galerie, no pewnie jedna jest czynna i druga. Możecie Państwo wejść i rozkoszować się zdjęciami. Możecie Państwo się rozkoszować zdjęciami. To jest bardzo korzystne, proszę Państwa. Uspokaja nerwy, proszę Państwa. Jak będziecie Państwo wrzeszczeć od rana, kłócąc się z mrówką, proszę Państwa, pracowitą. Ja jestem tą mrówką pracowitą. Także jak te wszystkie żebraczki ze mną się kłócą, to jak będą się, one będą długo się kłócić, to one będą jeszcze dłużej żyły. Dlaczego? Bo to uodparnia, dodaje sił, energii też. Uinteligentnia, że człowiek może być bardziej przebiegły i być odporny na stres na ulicy, bo zgrzytają zębami, kaszlą ci nad duchem, jak kaszlnie jakaś inna, z kolei żebraczka, to ty możesz się wyłożyć na równej drodze jako praczka, albo możesz wyłożyć się jako statystyk, albo możesz wyłożyć się jako konserwator powierzchni płaskich, czy tutaj rozmawiałam też z konserwatorką powierzchni płaskich.